Przed rozpoczęciem badania zapoznaj się z instrukcją używania. Sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie elementy. Analizator lipidów. Paski testowe. Pasek kontrolny. Jednorazowe nakłuwacze. Chip kodujący. Probówki kapilarne. Torba transportowa. Pamiętaj, by przed badaniem dokładnie umyć ręce ciepłą wodą. Porównaj kod na chipie z kodem nadrukowanym na opakowaniu pasków testowych lub foliowym woreczku. Kody powinny być identyczne. Umieść nowy chip z kodem w gnieździe na chipy. Za każdym razem, gdy używane jest nowe pudełko pasków testowych, do miernika należy włożyć nowy chip kodujący zawarty w tym pudełku. Kolejnym krokiem jest dostosowanie ustawień analizatora. Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć miernik, a następnie przytrzymaj przez 2 sekundy, by przejść do trybu ustawień. Za pomocą strzałki wybierz tryb set. Ustaw datę za pomocą strzałek. Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić aktualne ustawienie i przejść do następnego. Ustaw godzinę. Skonfiguruj funkcję sygnału dźwiękowego. Na koniec wybierz typ próbki. Domyślnym ustawieniem jest próbka krwi kapilarnej pobranej z opuszki palca. Gdy urządzenie jest już skonfigurowane, przystąp do przeprowadzenia testu. Włącz analizator. Migająca ikona paska testowego sygnalizuje gotowość do włożenia paska testowego. Wyjmij pasek testowy z opakowania i włóż go do gniazda na pasek testowy zgodnie z kierunkiem strzałek na pasku. Migająca ikona kropli krwi sygnalizuje gotowość urządzenia do aplikacji próbki. Weź nakłuwacz i ściągnij nasadkę ochronną. Przyłóż nakłuwacz do opuszki palca i mocno dociśnij, aby nakłuć skórę. Wytrzyj pierwszą kroplę krwi. Lekko naciśnij, by pojawiła się druga kropla krwi. Pobierz krew przy pomocy probówki kapilarnej. Nałóż próbkę krwi na pasek testowy. Upewnij się, że obszar aplikacji próbki jest całkowicie wypełniony próbką. Cztery kreski migające na ekranie sygnalizują, że badanie jest w toku. Wyniki zostaną wyświetlone w ciągu 2 minut. Jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie pracuje prawidłowo, przeprowadź test z użyciem paska kontrolnego. Pasek kontrolny służy do wielokrotnego użycia. Uważaj, by nie pomylić paska kontrolnego z paskiem testowym. Paski wyglądają tak samo, dlatego pasek kontrolny przechowuj w oddzielnym opakowaniu. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Przejdź do ustawień i wybierz tryb CTR. Umieść pasek zgodnie z kierunkiem strzałek na pasku. Naciśnij przycisk zasilania, by rozpocząć test. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat OH, oznacza to, że urządzenie pracuje prawidłowo. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.